Okej, udało się dotrzeć na miejsce. Jesteśmy już u Warner Brothers na wieczorze Harry'ego Pottera. Aktualnie czekamy jeszcze tylko na kasie. Udało nam się dotrzeć rzutem na taśmę. I teraz jedno, co nam pozostało, to wejść do środka. Mam nadzieję, że będę w stanie nagrywać, ale jak widzicie, mam ten digital guide, czyli przewodnik ten multimedialny. I zobaczymy, jak to będzie działało. Także wchodzimy do środka. Czy ja mogę jakiś kod tutaj wpisać i dostanę... Super nagrodę. Super nagrodę? 9 i 3 czwarte, nie umiem zrobić. Go. Nie ma czegoś do niego. I udało nam się wejść, przejść już przez strefę, w której nie można było robić zdjęć. Więc teraz zabiera się za robienie tak naprawdę zdjęć, jakichś ujęć, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Aczkolwiek raczej nie będę nic mówił przez cały ten czas, dlatego że jest to zbyt dużo rzeczy, zbyt dużo ludzi, którzy mnie teraz tak naprawdę rozpraszają. I szczerze powiedziawszy, po prostu chciałbym się pobawić i też wchłonąć wszystko to, co mamy tutaj do zobaczenia. Także ostatni vlog tego wyjazdu prawdopodobnie też będzie po prostu zestawieniem różnego rodzaju ujęć z muzyką w tle. Ale powiem wam, że już na samym wstępie warto. Kostiumy i set z Julebalu. Różnego rodzaju drinki, niedrinki, potrawy, stroje. Ruchome schody wyłożone, wymalowane zieloną farbą na podestach, żeby je wymazać, że one tutaj nic stiwy pod nimi nie ma. Także taki efekt green screena troszeczkę nałożony, także fajna sprawa. Tak sądziłem, że tak to wyglądało, ale no lepiej mieć pewność. Wielka ściana wszystkich zakazów. Jeszcze długa droga przed nami. Dormitorium Gryffindoru. Z ciekawostek, wszystkie te łóżka były budowane przy pierwszym filmie i były one budowane dla 11-letnich aktorów, dlatego też potem troszeczkę musieli je zmieniać. I tak samo ściany tego setu są ruchome, żeby można było więcej ludzi pomieścić w środku. Cały ten digital guide na pewno się do czegoś przyda, także będę wam sprzedawał te najfajniejsze ciekawostki, jakie tutaj usłyszymy. I dormitorium Gryffindoru, jedno z moich ulubionych miejsc filmowych też i podobno jedno z ulubionych miejsc całej ekipy filmowej. A peleryna niebieska też była podszyta na zielono, żeby było łatwiej ją potem wycierać to, co miałoby się znaleźć dosyć ukryte.
Ciekawe jest to, że faktycznie wszystkie te rzeczy były robione przez ekipę i postarzane. Tyle, ile oni się rzeczy narobili tutaj na ten cały set filmowy. To jest fascynujące. Każdy z tych przedmiotów był robiony ręcznie i potem postarzany. Miecz Gryffindora zaś był wykupiony na aukcji, a potem ekipa od propsów po prostu zmieniła tylko tą rękojeść i dodała napis, żeby faktycznie wyglądała jak miecz Gryffindora. Buteleczki tutaj w sali do eliksiru były robione w ogóle ręcznie, podpisywane te wszystkie karteczki i wszystkie materiały, które znajdują się w środku, również były dobierane i w większości znajdują się faktyczne przedmioty, które gdzieś tam wyglądają nieprawdziwe, czyli na przykład pieczone kości, czy gumowe jakieś ogony jaszczurek. Wózek, który się poruszano w Gringocie, jak uciekali, a zaraz za nim mamy motocykl Hagrida oraz miotłę, na której grano w Quidditcha i jak widzicie jest cała pokryta tym zieloną farbą w miejscu, które nie powinno być widać i podczas latania ona po prostu była przekładana, była ruszana mechanicznie tak, jakby mieli faktycznie się ruszać aktorzy i w ten sposób tworzyli całą iluzję grania w Quidditcha. Zaś z tyłu, tam kawałek dalej, mamy jeszcze bijącą wierzbę, która uderza w samochód, tak jak to było bodajże w drugiej części Harry'ego Pottera. Tutaj akurat teraz wierzba bijąca nie chce się niestety uruchomić, ale wierzcie mi na słowo, że faktycznie uderza w ten samochód. Niezbyt intensywnie, ale jednak mimo wszystko uderza. O, i tutaj mamy ścianę bardzo fajnych rzeczy, czyli drzwi i różnych zabezpieczeń, które były używane w filmie. Tutaj są drzwi wykorzystywane u Gringota, jak widzicie, właśnie się uruchomiły. Także super, bo udało się to nagrać. I po lewej stronie mamy wejście do krypty Bazyliszka, do krypty do komnaty tajemnic. Mam nadzieję, fajnie było, jakby się te wszystkie wężowe głowy teraz poruszyły, aczkolwiek myślę, że to chyba raczej nie wchodzi w grę. Ważne, że te jedne drzwi chociaż na chwilę się uruchomiły. W każdym razie wierzcie mi, że to robi wrażenie, jak się stoi tutaj zaraz koło tych wielkich wrót. No wygląda to naprawdę wszystko fantastycznie.